Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałem was przywitać serdecznie, drodzy diecezjanie, ci, którzy przebywają na terenie naszej diecezji, ale też i tych, którzy przebywają poza naszą diecezją, czy poza granicami naszej Europy. Ostatnio miałem okazję spotkać się z wami, z różnymi grupami łomżyniaków, którzy żyją i za Wielką Wodą, ale i tutaj w naszej Europie, w Londynie, czy w innych miejscach naszej Europy, w Brukseli, czy w Paryżu. Święta Zmartwychwstania Pańskiego dla nas chrześcijan są najważniejszymi świętami w roku liturgicznym. Przeżywaliśmy Wielki Czwartek, wspomnienie Eucharystii, Wielki Piątek, adorację Świętego Krzyża. Wielką Sobotę święciliśmy pokarmy, którymi dzielimy się w czasie świąt Zmartwychwstania Pańskiego i rezurekcję, ten radosny poranek, w którym cieszymy się, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstały to nie Chrystus wskrzeszony do życia, tak jak córka Jaira, czy młodzieniec z Naim, czy Łazarz. Chrystus zmartwychwstały podkreśla, że to zmartwychwstanie przekracza granicę i czasu, i przestrzeni. Chciałem wam, drodzy diecezjanie, złożyć jak najlepsze życzenia na te święta wielkanocne. Niech Pan Bóg błogosławi wam w waszych rodzinach i w waszej pracy. Niech te dni będą bogate spotkania rodzinne. Niech umacniają naszą wiarę i naszą więź między nami. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.